No jesteśmy parę dni. Ja jestem spod Malborka, kuzynka ze Szczecina. No i przyjechałyśmy na wakacje, spędzić miło czas na plaży. No i co się działo tego feralnego wczorajszego dnia? No co, dzieci bawiły się w wodzie, my siedzieliśmy sobie na kocu. No i nie wiem, tak koło godziny 15 przychodziła pani z psem. Pies nie był na smyczy, no i pies sobie biegł, znaczy szedł przy pani, tak? No i przeszedł obok mojego pierwszego syna i kawałeczek dalej bawiły się dzieci przy pontonie, trójka dzieci. No i pies zobaczył, że te dzieciaki biegały tak w koło pontonu, tak? I podbiegł szybciutko, znaczy podbiegł pod najmniejszego, chyba sobie wyczaił najmniejszego. No i zaczął tam biec za nim. Michał, to jest mój syn, tak? Zaczął uciekać i pies zaczął go gonić. Była tam starsza kuzynka jego i tak próbowała go ochronić, znaczy dzięki Bogu, bo pewnie skończyłoby to się troszkę inaczej, bo pies tam zaczął podszczypywać dziecko. No i w końcu czapnął za udo. My zanim podleciałyśmy, no to ten pies już, kuzynka odgoniła psa, ja szybko złapałam syna. I co? I to tak szybko się działo, że tak naprawdę, nie wiem, ja wzięłam syna na koc i zobaczyłam, że z ugryzienia na udzie zaczęła lecieć krew, więc kuzynka, ty tam rozmawiałaś, tak, z tą tak, panią? Tak, ja rozmawiałam z tą panią, mąż dobiegł, bo no mówię, ruszyliśmy tak do tej wody. Jak to świadkowie stwierdzili, że ja szybciej dobiegłam do tego psa, będąc 40 metrów, niż pani, która 3 metry stała od wody, tak jak wyglądał, jakby w ogóle właścicielka nie chciała się po prostu zamoczyć, tak, żeby psa zabrać. No w końcu jak tego psa odgoniliśmy, kuzynka wzięła dziecko na ręce, ja pobiegłam zobaczyć też, jakie tam są obrażenia. I mąż za mną, no i się okazało, że ta pani zapięła psa i zaczęła po prostu odchodzić, tak. Inni plażowicze, świadkowie tego zbiegli się i po prostu tą panią zatrzymali. Okazało się, że to jest pani, no już tam powiedzmy jakiegoś słusznego wieku, później się dowiedzieliśmy, że z mamą 70-letnią, no które zachowały się, tak bym powiedziała, nie w porządku, bo próbowały uciec, plażowicze je zatrzymali. Później ja zobaczyłam, że jednak dziecko zostało w jakiś tam sposób ugryzione czy uszczypnięte, wtedy nawet nie było wiadomo. To postanowiliśmy porozmawiać z tą panią. Było bardzo trudno, powiem szczerze, że pani nie chciała współpracować. To było najgorsze, bo gdyby chciała współpracować, nie byłoby, że tak powiem, całego zamieszania, które powstało teraz. Byśmy to całkiem inaczej załatwili. Nam chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazała nam szczepienia, paszport psa, tak, bo jednak jest obywatelem innego kraju, który przeszedł na naszą stronę, do naszego kraju wszedł, więc chyba powinien mieć pies jakieś dokumenty. Pani powiedziała, że tych dokumentów, na początku powiedziała, że ma, później zaczęła mówić, że ma gdzieś na kempingu. Co się okazało, jak już wezwaliśmy pogotowie, bo trzeba było pogotowie wezwać do dziecka i równocześnie też policja przyjechała. Okazało się, że pani powiedziała na początku, że w ogóle nie było żadnego ataku. Jak świadkowie zaczęli zeznawać, że był ten atak, no to gdzieś tam w końcu powiedziała, że rzeczywiście coś tam się wydarzyło, no i że nie ma tych badań przy sobie w ogóle, tak? Na szczęście później kuzynka otrzymała wieczorem drogą mailową już ten paszport, zrobione jakieś skany paszportu, skany właśnie tych zaświadczeń, szczepień. Gdzieś tam, mówię, odetchnęliśmy, bo baliśmy się najbardziej o to, że dziecko gdzieś tam nie dosyć, że traumę przeżyło, wystraszyło się okropnie, gdzieś tam ma te pośniaczone ręce, ugryzione czy tam poszczypane ten cały pośladek i udo.
Dzisiaj wyszły duże siniaki, tak, więc no, jeszcze do tego baliśmy się, że mogą jeszcze wystąpić jakieś tutaj, trzeba będzie podawać zastrzyki. Wiemy, że to jest nieprzyjemne, dorosły by tego nie chciał, a dziecko, które jest małe, 8-letnie, tym bardziej, tak, jeszcze bardziej by gdzieś tam ta trauma została. No i później to już w ogóle się potoczyło wszystko bardzo szybko, bo pani kompletnie nie chciała współpracować z policją. Później nagle zafiksowała się, żeby zrobić dzieciom zdjęcie, tak, żeby zrobić Michałowi zdjęcie, bo ona nie wierzy, że zostało dziecko ugryzione. No gdzieś tam ja, że tak powiem, kuzynka była z małym, potem przyszła do nas, no i powiedzieliśmy policjantom, że się nie zgadzamy na żadne zdjęcia, żeby pani zdjęcia robiła dziecku. No była bardzo, że tak powiem, namolna, później już się okazało dlaczego, tak, bo wyszło, że gdzieś tam była po prostu pod wpływem alkoholu. No zaczęła się przepychać, biec tam do nas na ten koc, wystraszyła dzieciaki, już nie mówię, że popchnęła moje 9-letnie dziecko, przepychała się z 14-letnią córką gdzieś tam w ferworze. Ja też tą panią musiałam gdzieś tam powstrzymać, policja dobiegła i po prostu ją, że tak powiem, spacyfikowali. No trwało to jeszcze, wyprowadzanie chyba pani z plaży to z pół godziny. No, godzinę. No po prostu nie dało się z tą panią w ogóle rozmawiać, tak? Zmieniała zdanie co chwilę, raz rozmawiała po angielsku, raz nie umiała angielskiego, za chwilę przybiegła jeszcze, chyba to była córka, tak mi się wydaje. To już w ogóle taki bałagan tutaj wprowadziła. Tak bardzo chciała obronić mamę. Ja mówię, dla nas najważniejsze były tylko i wyłącznie te szczepienia. To, co się później wydarzyło, to jest tylko no, cały niepotrzebny incydent. Gdzieś ta pani po prostu niepotrzebnie gdzieś się strasznie nakręciła. Zrobiła po prostu scenę, także wszystkich plażowiczów przez 2 godziny zaprzęgła do tego, żeby zamiast odpoczywać. Myślę, że jakby się od razu przyznała, wszystko by było normalnie załatwione, a gdzieś tam wynikły kłopoty i teraz jest to wszystko tak... No nieprzyjemne. No nieprzyjemne, tak, dla wszystkich chyba. Już nie mówię, że dla niej, tak, bo z tego, co słyszałam od panów, to dzisiaj już jakiś tam wyrok zapadł, bo się okazało, że jeszcze... Przyznały się do winy. Tak. Przyznały się do winy. Przyznały się, tak? O proszę, no to 24 godziny miały, żeby się nad tym zastanowić, że jednak się przyznały, no to... Były panie w szoku, że była taka ogromna agresja wobec pań, dzieci, policjantów? Wie pan co, ja myślę, że każdy przyzwoity człowiek, my też przecież mamy zwierzęta, tak? Ja miałam psa przez 12 lat i nie raz byłam tutaj z nim na plaży. Fakt, że go nie puszczałam, bo to był też duży pies i wiem, że każdy może się przestraszyć dużego psa, nie tylko dziecko, które jest tego samego wzrostu, co ten pies. I nigdy go tam nie puszczałam jeszcze o takiej porze, że dużo dzieci jest. Tym bardziej, że on na początku, nawet tutaj pan, który był świadkiem z Gliwic, powiedział, że najpierw ten pies zaczął biec do jego dzieci, które wybiegały z wody, ale później te dzieci przebiegły i on zobaczył nasze, tak? Więc gdzieś, ja nie wiem, tak, czy ten pies chciał się bawić, czy był... Ja myślę, że może nawet nie był agresywny, bo nawet no, z kuzynką się zgodziłyśmy, że to przecież nie jest wina psa, tak? Zawsze jest wina właściciela. Jeżeli pani później mówi nam, że to jest wina dziecka, bo dziecko nie powinno biegać, no to ja się pytam, no to gdzie pani w ogóle, czy pani no, jest na tyle rozsądna, żeby w ogóle wypowiadać takie słowa, że dziecko na plaży ma nie biegać, tylko nie wiem, co ma być na smyczy przypięte, tak? A pies może chodzić wolno. No tak trochę chyba niepoważne podejście. Dzisiaj bardzo długo musieliśmy namawiać wszystkie dzieci, myślę, bo wszystkie były przerażone, żeby iść na plażę. W końcu zostały namówione, obiecaliśmy, że nie pójdziemy już... Przekupione, bym powiedziała. Przekupione, blisko psów, ale mimo wszystko naprawdę ten strach. Michał, który został tam ugryziony, oglądał się za psami i łapał mnie za rękę, także myślę, że więcej strachu i niepotrzebnego. A te psy już wcześniej biegały? W sensie, kiedy je pani zauważyły? Nie, pani przechodziła chyba na stronę tej plaży dla psów. Mhm. Także ona przechodzi... No, od miejskiej plaży, tak? Szła normalnie i tak jak mówię, ona na początku powiedziała, że ona idzie od samego tam gdzieś tam skądś tam i tam pies cały czas szedł wolno i na nikogo nic nie zwracał uwagi. Tak. No, zwrócił akurat na nasze dzieci, tak?
Ja mówię, tam była... A one się wtedy bawiły na piasku, w nie, morzu? W wodzie. Te psy pobiegły do wody. To był jeden pies, bo ten drugi pies dopiero przyszedł z tamtym państwem, z tą córką, to chyba był mąż córki, dwójka dzieci. To oni przybiegli w momencie, kiedy czekaliśmy na policję. No to wszystko trochę trwało, bo zanim przyjechało... Dwie godziny. A jeszcze mam pytanie, czy te panie, ta rodzina jakoś zareagowała na to, jak te psy wbiegły do wody? Nie. No właśnie nie. Ale był krzyk, wrzask? Znaczy pani coś krzyczała, tak, ale tak naprawdę pies nie reagował, więc tak jak powiedziała kuzynka, ona nie wie, co ta pani krzyczała, nie? To równocześnie mogła krzyczeć, bierz go, tak? Bo chodzi mi, czy dzieci krzyczały, piszczały? Tak, Michał już po chwili zaczął płakać. Jak pies zaczął go gonić, to no bo drapnął go w rękę, tak, później w drugą, bo się zasłaniał, także on już zaczął płakać. My, mówię, to chwilę trwało, zanim my dobiegliśmy do dzieci, także tak. A na pewno on był przerażony, bo ja biegnąc krzyczałam do niego, żeby stanął. Mówię, krzyczałam: Michał, stań, tak? Mówię, może jak stanie, bo mówię, mój syn był z nim, to on stanął, rzucił łopatkę i pies nie zwrócił na niego uwagi, tak? A Michał młodszy, pies zaczął, mniejszy zaczął biec z przerażenia, tak? I przerażony był. To na początku, powiem szczerze, wyglądało nawet tak niewinnie, tak? Już biorąc pod uwagę, że wzrostowo pies był taki sam jak dziecko, ale wyglądało niewinnie, no ten gdzieś tam ucieka, ale w pewnym momencie, jak ja już dobiegałam, to był tak przerażony. Gdzieś ten pies go dwa razy zaczepił, no tak jak mówi kuzynka, gdzieś tam o ręce. No a na sam koniec, jak córka moja go zasłoniła, Michała, no to pies jeszcze na końcu odwinął po prostu się odwinął i capnął, tak? W pupę. To nie w nogę. Tak. Pośladek i udo, bo to takie jest przejechane. On ma bardzo chude te udo, więc prawie objął całą nogę. 20 kilo dziecko waży, tak? Więc...